Franciszek urodził się 21 sierpnia 1567 roku. Spośród licznego rodzeństwa Franciszek był najstarszym synem Franciszka i Franciszki. W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Decydujący wpływ na wychowanie syna miała matka. Franciszka miała zaledwie 15 lat, jak wyszła za mąż. Wychowała 13 dzieci. Jej opiece było zlecone ponadto całe gospodarstwo i służba. Franciszka umiała znaleźć czas na wszystko. Była bardzo pracowita, systematyczna, spokojna i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki będzie dla Franciszka wzorem, jaki poleci osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród najliczniejszych zajęć umieli jednoczyć się z Panem Bogiem. W roku 1573, jako 6-letni chłopiec, Franciszek rozpoczyna regularną naukę w kolegium jezuickim. W tym czasie przyjmuje pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, otrzymał tonzurę jako znak przynależności do stanu duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się do Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym uniwersytecie. Ponadto w kolegium jezuitów studiował klasykę. W czasie tych studiów owładnęły nim wątpliwości, czy się zbawi, czy nie jest przeznaczony na potępienie. Właśnie wtedy wystąpił we Francji Kalwin ze swoją nauką o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał spokój dopiero wtedy, gdy oddał się w niepodzielną opiekę Matce Bożej. Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka hebrajskiego i greckiego. Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia prawnicze, które mogły mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udaje się z Sorbony do Padwy. Studia na tamtejszym uniwersytecie uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie do Loreto, gdzie złożył ślub do zgonnej czystości w roku 1591. Potem odbył pielgrzymkę do Rzymu. Kiedy Franciszek powrócił do domu, ojciec miał już dla niego gotowy plan. Zamierzał go wprowadzić jako adwokata i prawnika do senatu Chambéry i czynił starania, by go ożenić z bogatą dziewczyną, Franciszką Suchet de Mirabelle. Franciszek jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił. Następnie zgłosił się do swojego biskupa, by ten przyjął go w poczet swego duchowieństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców. Jednocześnie został prepozytem kolegiaty świętego Piotra, co uczyniło go drugą osobą po miejscowym biskupie. W rok później, za zezwoleniem biskupa, Franciszek udaje się w swoją pierwszą podróż misyjną, by umacniać wierze katolików i aby próbować odzyskać dla Chrystusa tych, którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Wśród niesłychanych trudów Franciszek musiał przełęczami pokonywać wysokość Alp. Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi. Umiał ich przekonywać. Swoje spotkania okraszał złotym humorem. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki, zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Może dlatego właśnie Kościół ogłosił świętego Franciszka Salezego patronem katolickich dziennikarzy. Wśród jego cnót na pierwszy plan wybija się niezwykła łagodność. Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano go do samego Chrystusa. Według podania Franciszek miał odzyskać dla Kościoła katolickiego kilkadziesiąt tysięcy kalwinów. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka biskupem pomocniczym. Po otrzymaniu sakry biskupiej Franciszek udał się ponownie do Chablais, by dokończyć tam swoją misję. Po śmierci biskupa Graniera w roku 1602 został biskupem Genewy. Z właściwą sobie żarliwością zabrał się natychmiast do działania. Rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji, położonej większej części w Alpach. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także klasztory, zreformował kapitułę katedralną. Zdając sobie sprawę, jak wielkie spustoszenie może sprawić ignorancja religijna, popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. Za podstawę nauki wiary służył katechizm, ułożony niedawno przez kardynała świętego Roberta Bellarmina. Sam także cały wolny czas poświęcał nauczaniu. Stworzył nowy ideał pobożności.
Wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata. W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze świętą Joanną Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – wizytek. Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie w roku 1618. Zaproszony w tym samym roku do Paryża w celu odbycia konferencji, Franciszek zapoznał się tu ze świętym Wincentym a Paulo. Święty Franciszek Salezy zmarł nagle, w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji w dniu 28 grudnia 1622 roku. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym sióstr nawiedzenia. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił świętego Franciszka Salezego doktorem Kościoła, a papież Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Ponadto czczony jest jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek. Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą Kontrowersje, Filotea, czyli Wprowadzenie do życia pobożnego, i Teotym, czyli Traktat o miłości Bożej. Zostawił po sobie także sporo listów, około 1000. Co roku w dzień wspomnienia świętego Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ikonografia przedstawia świętego Franciszka Salezego w stroju biskupim, w rokiecie i mantolecie lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie. Jego atrybutami są gorejąca kula ośmiopłomienna, księga, pióro, serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową koroną, trzymane w dłoni. Módlmy się. Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi, święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich. Spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.